Krzyszak Kuszerski, tak się fachowo nazywa. Każde cięcie szablą zostaje zatrzymane. Daszek jednocześnie też nam bardzo ładnie osłania twarz. Policzki chronią z boku i to osłona karku. Kolejna część, obojczyk. To jest ta część tutaj ruchoma, osłaniająca szyję. Do obojczyka przypięte są naramienniki. Dolną część ręki zasłaniamy tak zwanym karwaszem. Na pierwszy nogami, które się składają się, siadamy na konia lub nie krępuje ruchu, one są ruchome, stole. Strzał jest skuteczny do 5-6 metrów i naciskamy na spust. Szabla husarska. To jest do strony. Co to do my? W ten sposób, ale ruch wracając szabli, możemy bardzo szybko ciąć z drugiej strony. Oto mi rycerz, kopia u boku. Z ramion mu skrzydła płyną w sokole. Odwaga w piersiach, męstwo gra w oku. Krzyszak jak gwiazda błyszczy na czole. Niechaj skrzydła chwały niosą nas, rozniecając czarnych szabel blask. Jak lawina jest ukąpny krok, strachu nie znając, ziemię zraszają drzwią. Rude tygrysy, lampanty złote, okrywa rotel, szkarłat i stal. Piękno i strach, razem puszczone cał. W duszę zaśmieszka niezwykłe męstwo, honor, braterstwo, odwaga lwia. To magii pcha, dla sławy i za kraj. Niechaj skrzydła chwały niosą nas, rozniecając czarnych szabel blask. Niczym ogień z nieba spadnie cios, znów odmieniając dzieje wróz. Niech wzorkowi będzie jasna gra, na proporcjach tańczy bitwy wiatr. Jak lawina jest ukątny krok, strachu nie znając się, nie zraszają. W ataku bitwi jak miecz, ołowiu deszcz, strząsają z siebie precz. Zacieśnij szyki, morderczy impet, Rzeczpospolitej pancer na pięść. Uderzaj leć, przynieś na kopiach śmierć. Niechaj skrzydła chwały niosą nas, rozniecając czarnych szabel blask. Niczym ogień z nieba spadnie cios, znów odmieniając dzieje w luz. Niech wzorkowi będzie jazda gra, na proporcjach tańczy bitwy wiatr. Jak lawina jest ukątny krąg, strachu nie znając się, nie zraszają. Jest jazda, która nie miała sobie równych. Jest również, kiedy konia idzie w galopie z pochylonymi kopiami, nic nie jest w stanie się im oprzeć. Nie ma armii, która ich zatrzyma po prostu. To jest prawda. Właściwie jedyne, co można zrobić, to przeszkody terenu. Sobu, żeby w szarży ich zatrzymać. Czy długimi pikami, czy salwami z muszkietów. To jest nierealne. Te salwy z muszkietów z reguły były bardzo nieskuteczne. One albo nie przebijały pancerzów husarskich, albo w ogóle są w powietrze. Nie trafiają. Archanielski zastęp tych wojów, do dawnych synów podobny Sparty. Wśród tylu bitew i krwawych znojów, wciąż stał zwycięski i nieprzebarty. A kiedy gnuśność nami owładła, husaryja padła i Polska padła. Wiek XVIII husaria jest już wojskiem reprezentacyjnym, a w 1765 Sejm rozwiązuje tę formację podmiotową. Cały naród szedł na przy i upadło morale. To byli coraz biedniejsi ludzie, zubożeni po wszystkich wojnach z XVII wieku. Polska podupadała gospodarczo, coraz większe skundlenie, handle, koalicje tutaj z Rosją trzymają, tu z Austrią trzymają, ci biorą pieniądze od tych, ci od tamtych. Gospodarczo upadamy. Jakie ludzie, którzy do tej husarii po prostu by poszli z takim moralem, jakie husaria miała.